Witam serdecznie. Chciałbym przybliżyć Wam temat map, które są nieodzownym elementem używanym przez wszystkich wodniaków, zarówno wędkarzy, jak i osób, które cenią sobie turystykę wodną. Mapy, którymi dysponuje Garmin oraz wszelkie urządzenia firmy Garmin są niesamowicie dokładne, posiadają bardzo ciekawe opcje, które postaram się Wam przybliżyć. Przejdźmy może jednak do samego tematu zakupu tych map. Mapy możemy zakupić na dwa sposoby. Możemy je zamówić w formie karty SD, na której zapisane są mapy, które nas interesują, bądź możemy je ściągnąć za pomocą dwóch aplikacji. Pierwsza z nich dotyczy się komputerów, jest to aplikacja Garmin Express. Druga z nich dotycząca smartfonów, czyli aplikacja Active Captain. Na te aplikacje możemy owe mapy ściągnąć, następnie przerzucić je na nasze urządzenia marynistyczne. Po dokonaniu zakupu naszych map należy je zgrać do naszego urządzenia. W tym wypadku jest to plotter serii 8410. Tak jak mówiłem, mamy dwa sposoby zakupu map, czyli karta SD lub ściągnięcie mapy. Przy opcji karty SD jest to o tyle proste, że kartę wystarczy umieścić w gnieździe plottera i mapy z automatu zostaną przerzucone na jego pamięć. Sytuacja jest delikatnie odmienna, jeżeli chodzi o opcję smartfonów, czyli aplikację Active Captain. Po ściągnięciu mapy, po udostępnieniu mapy na aplikację Active Captain zostaje ona dla nas wyświetlona, lecz nie znaczy to, że mamy od razu ściągniętą całą mapę. Po wyświetleniu mapy należy zaznaczyć kafelki, które nas interesują, konkretne regiony podlegające pod zakupioną mapę. Po ściągnięciu tych oto kafelków na telefon możemy dopiero po połączeniu się przez sieć Wi-Fi z plotterem przerzucić je na nasz plotter. Kolejnym urządzeniem, które jest w stanie korzystać z naszych map, jest zegarek Quad X6. Ściąganie map na ten zegarek jest niebywale proste. Wystarczy nam laptop, aplikacja Garmin Express oraz przewód służący do ładowania naszego zegarka. Zegarek należy podłączyć do laptopa, uruchomić aplikację Garmin Express, która automatycznie nasz zegarek wyszuka, następnie zalogować się do naszego konta i dzięki naszej aplikacji z automatu zostaną znalezione oraz pobrane nowe aktualizacje map na zegarek, które należy na zegarek przesłać oraz zainstalować. Mapy Garmin Blue Chart posiadają te same dane, które posiadają mapy Navionix. Niestety karty z mapami Navionix nie są kompatybilne z urządzeniami Garmin. Działa to również w drugą stronę, także mapy Blue Chart nie są kompatybilne z innymi urządzeniami niż urządzenia firmy Garmin. Pośród wszystkich map dostępnych w ofercie Garmina znajdziemy również mapę Polski oraz naszych wód śródlądowych, jak i Bałtyku. Pośród wód śródlądowych mamy bardzo dokładne batymetrie, około 500 jezior, w tym trzech nowych, których batymetria potrafi naprawdę zaskoczyć. Na tej mapie bardzo dobrze odwzorowane są wszelkie linie brzegowe, przystanie i przede wszystkim, co dla wodniaków najważniejsze, znaki wodne, kilometry oraz wszelkie niebezpieczne miejsca, które możemy napotkać podczas naszej żeglugi, tudzież podróży na ryby. Postaram się Wam teraz na mapie pokazać kilka fajnych elementów, które są niesamowicie przydatne i uważam niezbędne dla nowoczesnych wodniaków. Jak widać na pierwszy rzut oka, nasze mapy Blue Chart są niesamowicie dokładne. Jak widać, tutaj mamy malutką wysepkę w kanale, której na wielu mapach może po prostu nie być. Widać wszelkie kanaliki, stare miejsca postojowe dla barek. Każdy kilometr tutaj rzeki naszej Odry jest oznaczony, dzięki czemu w razie jakichkolwiek kłopotów, potrzeby wezwania WOPR-u, tudzież policji, jesteśmy w stanie dokładnie określić, na którym punkcie rzeki się znajdujemy, co bardzo ułatwi służbom ratowniczym odnalezienie nas i pomoc w danej sytuacji. Na mapie oznaczone są wszystkie mosty oraz tory wodne. Przejdę tutaj do jeziora Dąbie, na którym jest to niesamowicie pomocne. Jest tu bardzo dużo oznaczeń, jak widać. Są oznaczone wszystkie mariny, miejsca postojowe dla naszych jachtów i łodzi. I co istotne dla osób, które zajmują się turystyką wodną, na tego typu akwenie oznaczony jest tor wodny. Jak widać, jezioro Dąbie jest bardzo płytkim akwenem. Tor wodny jest nieco głębszy oraz po tym torze poruszają się większe jednostki, na które trzeba uważać. Mapa jest bardzo dokładna i bardzo pomocna. Sam z niej korzystam już drugi rok.
jestem niesamowicie zadowolony z tego wyboru. Niejednokrotnie pomogła mi się odnaleźć i za granicą, jak i w naszym kraju. Bardzo dużo osób, nie będących pewnymi do końca tego, jakie mapy zakupić i czy w ogóle je zakupić, często będąc gośćmi na pokładzie mojej łodzi i widząc te mapy na moim ploterze, rozwiewały się u nich wszelkie wątpliwości. Do dziś dnia są bardzo zadowolonymi użytkownikami tych map i uważam, że wszyscy wodniacy dbający o jakość, o bezpieczeństwo podczas wypraw wędkarskich, jak i turystycznych powinni te mapy u siebie posiadać. Garmin BlueChart G3.